podszedł tym razem do Polaka. Obydwaj darzą się respektem, atencją i to jest w sporcie wspaniałe. Wiedzą, jaka jest ich klasa. Właściwie można powiedzieć, że zdominowali światowe skoki. W tym sezonie lepszy jest Adam Małysz, ale przecież za rok sezon olimpijski. No i byłoby dobrze, żeby właśnie ci najlepsi także wytrwali jeszcze do Salt Lake City w tak wielkiej formie. To mam nadzieję, jeżeli, tak jak mówiłem, ta grupa od początku pracuje doskonale, będzie niewątpliwie do zrobienia. To skok ideał, tak jak w tym konkursie na dużej skoczni Schmidt trafił ze wszystkim. Skoczył najlepszy skok w sezonie, tym razem Adam w tych warunkach, jakie były, zrobił to właśnie podobnie. Małysz, Schmidt i Helwart. Za chwilę unilateralka. Wszyscy polscy dziennikarze, którzy tutaj mieli komfortowe warunki pracy. Rzecznik Polskiego Związku Narciarskiego Jerzy Zakrzewski organizował regularne konferencje. Mieliśmy stale opinie trenera. Po każdym treningu, jeżeli odwołane były treningi, co się dzieje i jak się przygotowują, to daje ogromny komfort pracy dziennikarskiej. Tak jak mówiłem, ta grupa zaczęła pracować zupełnie inaczej. Tainer lubi jasne reguły. Wiedział, że o godzinie 19 codziennie po odprawie technicznej spotyka się z dziennikarzami i do końca, mimo właściwie zaskakującej nerwowości wielu dziennikarzy, był spokojny i mówił: panowie, konkurs jest 23 i poczekajcie z wszelkimi opiniami. Ale on wiedział, na co stać Adama Małysza. Dziś jeszcze bez mazurka, bez medalu, tylko dekoracja symboliczna. Kwiaty, ale proszę zwrócić uwagę, jak są obydwaj zadowoleni. Złoto, srebro, wymienili się miejscami i ważny medal dla Martina Helwarta. Tragedia. On wracał z Willingen, kiedy prowadzony przez niego samochód miał poślizg, zginął jego trener Alois Liburger. Niektórzy uważali, że nie powinien skakać w reprezentacji, że nie powinien w najbliższym czasie pokazywać się w sporcie, ale śledztwo bardzo szybko wykazało, że nie było winy zawodnika. Ten powrót jest ważny, bo przecież oczywiście stała się ogromna tragedia, która ich najbardziej dotknęła. To był bliski im człowiek. Długi czas Austriacy nie potrafili wyjść z tego dołka. Zaszyli się u siebie w Ramsau, zresztą ćwiczyli, przygotowując się do tych mistrzostw świata właśnie razem z Polakami. Mówili mi zawodnicy, że żal było patrzeć na nich. Teraz myślę, że to jest medal dla tego trenera, bo przygotowywał go Alois Liburger. Dla nas wszystkich ten medal jest potwierdzeniem, że nie było najmniejszego przypadku w tym, co robiono w przygotowaniach. Proszę Państwa, tak rzadko, zwłaszcza podczas tych zimowych dyscyplin, mamy okazję mówić o medalu. Od Sarajewa już na wszystkich dużych światowych imprezach miałem okazję komentować wiele rzeczy i oczywiście ciągle było to wspominanie dawnych sukcesów. A teraz jest nareszcie realny złoty medal, wcześniej srebrny medal. Jakaż ogromna radość musi być w Wiśle. Pozdrowienia dla wszystkich. Pozdrowienia dla rodziny, która wytrzymała tę ogromną presję. Myślę, że jeszcze trochę będzie musiała to wszystko przeżyć. Ale w Wiśle będzie dziś wielka feta, kiedy wróci Adam Małysz. W ogóle w Polsce będzie wielka feta w poniedziałek, kiedy mistrz i wicemistrz świata wróci do domu. Minuta do zakończenia transmisji, zatem jeszcze raz gratulacje. To naprawdę wspaniałe wytrzymać taką presję, jaką miał Adam Małysz, wytrzymać ją w tym stylu i pokazać, że dzisiaj w sporcie, jak jest się w formie, nie ma przypadku.
Adaś, ciągle pieszczotliwie go wszyscy nazywają, ale pan Adam Małysz jest mistrzem świata w Lachti. Schmidt drugi, Helwart trzeci. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Rozreklamować swoją osobę. Ja zrobię to po prostu na ringu. Wiecie dobrze, co mam na myśli. Każdy, kto nas widział w akcji, zna z góry wynik tej potyczki. To będzie jeszcze jeden triumf Ali, a nie Frazier, mówi znana z urody i silnego ciosu Laila. Rewolucja w służbach specjalnych. Urząd Ochrony Państwa wyczerpał swoje możliwości działania. Najbogatszy Polak Aleksander Gudzowaty kontra wicepremier Janusz Steinhoff. Premier się nie może obrażać na obywatela i na przedsiębiorcę. Z fakty, witam Państwa. Zaczynamy od tak, jakżeby inaczej, naszego Adama Małysza, który wygrał Mistrzostwa Świata w Lachti na średniej skoczni i po świetnym srebrnym medalu na dużej skoczni w poniedziałek dziś zdobył fantastyczny złoty medal. Oto drugi zupełnie nieprawdopodobny skok Adama Małysza. W pierwszej serii Polak skoczył 89,5 metra o 2 metry krócej niż Niemiec Martin Schmidt, który wygrał fenomenalny absolutnie skok od Schmidta, który wygrał, przypomnijmy, konkurs na dużej skoczni, a w tym skoku, w tym drugim skoku, Adam Małysz 98 metrów dokładnie i był zupełnie niezagrożony. Małysz nie tylko wygrał, wręcz znokautował swoich rywali. Tak jak w poniedziałek, gdy w Lachti rozgrywano konkurs skoków na dużej skoczni, tak i dziś na skoki Adama Małysza czekała bez przesady cała Polska. Jak wyglądało to oczekiwanie i jak reagowaliśmy na to? Tomasz Sianecki. Znowu ten wiatr podczas konkursu w Lachti. W pierwszej kolejce Adam Małysz skoczył świetnie. Tyle, że znowu lepszy był Martin Schmidt. I proszę! Po pierwszej kolejce Adam Małysz był drugi. Nie da się ukryć, że wiele osób liczyło na więcej. Widać to było wszędzie. I w rodzinnej miejscowości polskiego skupka w Wiśle, i w innych miejscach, gdzie gromadzili się kibice. W drugiej kolejce wszystko wróciło do normy. Adam Małysz ponownie udowodnił, że wygrać można z nim tylko raz. To był skok, do jakiego Adam Małysz nas przyzwyczaił. To było zwycięstwo, na które wszyscy czekaliśmy. Że czekaliśmy, to było widać po ulicach. Były puste, jak w 1974 roku, gdy grała drużyna Górskiego. Oglądaliśmy ten skok wszędzie. W supermarketach, w pubach, w szpitalach. Nawet najbardziej chorzy na chwilę odkładali lekarstwa i na moment przestawali myśleć o chorobie. Zapominamy o tych dolegliwościach swoich. Adam Małysz zrobił to, co zawsze powtarzał. Skakał, by skoczyć najlepiej i najładniej. I skoczył. Najlepiej ze wszystkich. Drugie miejsce na dużej skoczni. Pierwsze na średniej. I pierwsze w klasyfikacji Pucharu Świata. Mamy najlepszego skoczka na świecie. Tomasz Sianecki, fakty. Co tu dużo gadać. Wielkie, wielkie, wielkie gratulacje. Faktyczną rewolucję w polskich służbach... Lider Pucharu Świata skoczył 89,5 metra, zajmując drugie miejsce na półmetku konkursu. Drugi skok to już popis w wykonaniu polskiego skoczka. 98 metrów to wynik zapewniający tytuł Mistrza Świata. Premier Buzek tu jeszcze w Warszawie na kilka godzin przed konkursem uważał, że wynik Małysza jest wielkim sukcesem. Świetnie, wspaniale skacze, także wtedy jak ma miejsce drugie czy ósme. I warto to podkreślić, że ma ogromne serce, przekonanie do tego, że może dobrze skoczyć i myśli tylko o skoku. Teraz do kompletu brakuje Adamowi Małyszowi jeszcze Pucharu Świata. Trudno przypisywać pogodzie ludzkie cechy charakteru, ale czy to... Wiadomości, Marcin Zimow, witam Państwa serdecznie. Dobry wieczór. Adam Małysz jest mistrzem świata w skokach narciarskich na średniej skoczni w Lachti. Są dokumenty świadczące o ułaskawieniu przez prezydenta Wałęsę kolejnych przestępców, prawdopodobnie związanych z gangiem pruszkowskim. Polsko-niemiecka utarczka na Zalewie Szczecińskim. Niemcy blokują polskie statki, Polacy niemieckie.
Kibice narciarscy w euforii, mamy Mistrzostwo Świata w skokach narciarskich. Adam Małysz wygrał konkurs na średniej skoczni w Lahti w Finlandii. Zawody oglądał m.in. premier Jerzy Buzek, który pogratulował Małyszowi zwycięstwa. A dzisiejszy konkurs rozegrano w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych, przy silnym wietrze i temperaturze minus 21 stopni Celsjusza. W pierwszej serii skaczący z 50 numerem Polak poszybował na odległość 89,5 metra. Dalej skoczył tylko mistrz świata z dużej skoczni, Niemiec Martin Schmidt, 91,5 metra. I on objął prowadzenie w konkursie. Po przerwie sędziowie podwyższyli rozbieg, co okazało się bardzo korzystne dla naszego reprezentanta. Małysz świetnie wyszedł z progu, poszybował na odległość 98 metrów i zdeklasował rywali. Skaczący po nim Martin Schmidt uzyskał tylko 90 metrów i zajął drugie miejsce. Brązowy medal zdobył Austriak Martin Helwart. Tak więc po 23 latach Polak znów zwyciężył w narciarskich mistrzostwach świata. Pierwszym polskim narciarskim mistrzem świata, ale w biegach, nie skokach, jest Józef Uszczek. Gdy byłem na górze, pomyślałem sobie tak, że Martin czekał na dłużej, jak ja skoczę, i wygrał. Teraz ja będę czekał na niego. I doczekałeś się. I doczekałem się i cieszę się z tego bardzo. Czy przyszedł, powiedział, że jesteście równymi mistrzami? Nie, powiedział, że jestem bardzo dobrym zawodnikiem i cieszę się również. Wiadomo, że złoto i srebro, mamy takie same medale, więc jesteśmy pewnie na tym samym poziomie i również ja się z tego cieszę. Lahti, 100 km na północ od Helsinek. Na zewnątrz minus 20, a przy tym wietrznie i wilgotno. Na stadion pod skoczniami walą tłumy. Nie ma tu wielu Polaków, ale Adam Małysz swoją pracę już wykonał. Dzięki niemu Polskę znają tutaj i lubią wszyscy. Polski premier, jedyny szef rządu na tym stadionie, wchodzi na najbardziej chyba demokratyczną trybunę na świecie. Kawałek skóry z renifera to jedyne udogodnienie dla dostojnych gości. Zresztą oni są tutaj tylko kibicami. Na pewno się bardzo cieszymy wszyscy z tego, że Adam Małysz wygrywa, bo robi to w wielkim stylu. Tylko jako sportowiec, ale także jako człowiek, bo to, co mówi, wszystkich nas bardzo przekonuje. Jest skromny, ale także ma taką siłę wewnętrzną. To, co mówi, wierzymy we wszystko. Bohaterowie to ci, którzy nauczyli się latać. Konkurs w toku, na stadionie chwila szaleństwa, bo na belce staje kolejny. Filowie świetnie skaczą, ale nie są w stanie wygrać, bo latać potrafi tylko on. Adam Małysz dokonał rzeczy, której nie udałoby się osiągnąć, nawet gdyby na promocję naszego kraju można było przeznaczyć dziesiątki milionów dolarów. Mistrz w skakaniu na nartach sprawił, że milionom na całym świecie polskie kojarzy się teraz z tym, co dobre, jeśli nie najlepsze. Mówią o nim polski orzeł, Batman, a nawet Superman. My kochamy go głównie dlatego, że jest jednym z nas. Bo ten drobnej postury, skromny, wielki człowiek to jest po prostu Adam Małysz z Wisły w województwie śląskim. Witold Laskowski, Telewizja Polska, Lahti. A więcej na temat konkursu w Lahti i sukcesu Adama Małysza w serwisie sportowym po wiadomościach. Adam Małysz mistrzem świata to historyczny sukces polskiego skoczka. Gala na Torwarze z okazji urodzin Kazimierza Górskiego. Cztery hiszpańskie kluby w ćwierćfinale Puchar UEFA. Dobry wieczór, sport, Artur Schulz. To był konkurs wielkich emocji, wielkich nerwów i wielkiego triumfu Adama Małysza. Polak zdobył na średniej skoczni w Lahti złoty medal. Styl tej wygranej nie pozostawia złudzeń, kto jest aktualnie najlepszym skoczkiem na świecie. Dla milionów kibiców to piękny wieczór. Przeżywamy go oczywiście razem z Państwem. Nic nie przeszkodziło Adamowi Małyszowi w osiągnięciu historycznego sukcesu polskiego narciarstwa. 29 lat po olimpijskim złocie Wojciecha Fortuny w Sapporo mamy pierwszego w historii mistrza świata w narciarskich skokach. Sytuacja w porównaniu do poniedziałkowego konkursu na dużej skoczni dokładnie się odwróciła. Wówczas Adam prowadził, Martin Schmidt skutecznie w drugiej serii zaatakował. Teraz Małyszowi nie najlepiej wyszedł skok pierwszy, choć zajmował po nim drugie miejsce. Za to w drugim wszystko było idealne. Nawet niebiosa sprzyjały Małyszowi, prezentując Polakowi takie noszenie, jakie mógł sobie tylko wymarzyć. W efekcie Małysz skoczył w drugiej serii aż o 8 metrów dalej od Schmidta, 98 metrów, pokonując go o 13 punktów. A Lahti znów okazało się szczęśliwe. 63 lata temu srebro miał tu Stanisław Marusarz, 23 lata temu Józef Łuszczek miał tu złoto i brąz, a teraz Małysz jest srebrno-złoty. No trochę zepsułem pierwszy skok i powiedziałem sobie, że teraz muszę iść na całość.
Dojechałem nisko, tak jak dojeżdżałem w dobrych skokach i wyszło mi to bardzo dobrze, więc jestem strasznie zadowolony. Medialny fenomen Małysza da się porównać chyba tylko z latami... ...od czasu złotego medalu zdobytego przez Wojciecha Fortunę na igrzyskach w Sapporo w 1972 roku. Wicemistrzem świata został Niemiec Marcin Schmidt, a trzecie miejsce na podium dla Martina Helwarta z Austrii. Adam Małysz w pierwszej serii oddał skok na odległość 89,5 metra, który dał mu drugie miejsce. Polak tracił do prowadzącego Martina Schmidta, triumfatora zawodów na dużej skoczni, 6 punktów. Niemiec skoczył o 2 metry dalej. Z kolei nad trzecim po pierwszej próbie Austriakiem Helwartem Małysz miał tylko punkt przewagi. W drugiej serii Adam Małysz był już bezkonkurencyjny. Wylądował na odległości 98 metrów, co było najlepszym wynikiem konkursu. Startujący jako ostatni Schmidt nie wytrzymał presji, uzyskał tylko 90 metrów, a więc o 8 metrów bliżej od naszego zawodnika. Adam Małysz nie dość, że zniwelował 6-punktową przewagę Niemca po pierwszej serii, to wyprzedził go w końcowej klasyfikacji aż o 13 punktów. Dobrze spisywali się dwaj inni reprezentanci. Wojciech Skupień ukończył zawody na 15, a Marcin Bachleda na 26 miejscu. Adam Małysz, mistrzem świata na średniej skoczni w Lahti. Aktora. Adam Małysz w pięknym stylu sięgnął po złoty medal mistrzostw świata na średniej skoczni w Lahti. Po pierwszej serii był za Martinem Schmidtem. Drugim skokiem pozbawił rywali złudzeń. Małysz mistrzem świata. Na ten sukces czekała cała Polska. Po pierwszej serii Polak był drugi o 6 punktów za Schmidtem, który uzyskał 91,5 metra. W drugiej próbie Małysz znokautował rywali w swoim stylu, skacząc 98 metrów. Schmidt miał tylko 90. To drugi złoty medal dla Polski w ponad 70-letniej historii narciarskich mistrzostw świata. Poprzedni wywalczył 23 lata temu, także w Lahti, biegacz Józef Łuszczek. Zawody utrudniał silny mróz, minus 20 stopni Celsjusza i porywisty wiatr, który na szczęście nie wypaczył wyników konkursu. W polskiej ekipie zapanowała ogromna radość. Adam potwierdził swoją dominację w tym sezonie podczas najważniejszego startu, co w przeszłości udało się niewielu zawodnikom. Zadowoleni są także Niemcy, którzy przyjęli drugie miejsce Martina Schmidta z nieukrywaną radością. Chimeryczny w tym sezonie Niemiec doskonale przygotował się do mistrzostw. Bardzo zawiedzeni są natomiast Finowie, z których najlepszy Janne Ahonen był dziś dopiero szósty. Jedyną szansą będą dla nich zaplanowane na sobotę i niedzielę konkursy drużynowe. Myślę, że wreszcie ci Polacy, którzy byli zawiedzieni po dużej skoczni, teraz są szczęśliwi. Miałeś moment obawy? Myślę, że nie. Trochę zepsułem pierwszy skok i dlatego wiedziałem, że muszę iść drugim na całość, żeby mieć szansę w pierwszej trójce być. A że wygrałem, to zawdzięczam przede wszystkim temu skokowi, że oddałem go perfekcyjnie. Sukcesy Małysza mogą być zapowiedzią lepszych czasów sportów zimowych w naszym kraju, a młodzież mamy zdolną. Dziś w niemieckiej miejscowości Bischof z Wizen dwa brązowe... Jako ostatni osiągnął jedynie 90 metrów, co dało mu tytuł wicemistrza. Można zatem powiedzieć, że sprawiedliwości stało się zadość. Dwóch największych obecnie mistrzów przestworzy podzieliło się zgodnie srebrnymi i złotymi krążkami. Natomiast Skupień zakończył ostatecznie zawody na 15, a Bachleda na 26 miejscu.